No. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Idę. Też napisał. Jest, Liszu. Dobra, dawaj, Liszu. Odpalamy. No, poczekaj, no, wczytuję. Oj tam, Siema. oj tam. No, siema, siema. Robię zapis, jak będzie fail, to będzie kuźwa znowu na całą Polskę widoczne. Ja nie Ale tak steruję helikopterem. też patrzyłem wczoraj tą Walkirię, to żeś się delikatnie obdarł. Jak dla mnie to znowu nas Rockstar oszukał. Bo dosłownie obtarła się ta Walkiria. A Znaczy. wiesz, co ja obejrzałem ten zapis też, ten moment dzisiaj. I wiesz, co mi przeszło przez głowę? O. O kurwa, prosto w twarz. Praktycznie na twarz No. przyjął ten helikopter. To znaczy, on. Jak Titanic, no. Once more Tylko, że we... Titanic z prawej obdarł się, a helikopter tutaj z lewej. Dobra, biorę to. Zbierzcie tu tą broń, tu jest chyba już czysto. No to ja sobie jeszcze Ja pozbieram te zabawię. hajsy i te bronie. Dobra, ty. A, ty, są tutaj. To wsiadaj, 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 wsiadaj do tego. Wsiadaj do Kurumy. Aha, tutaj, dobra. No to możemy jechać razem. Znowu mi laguje stream. Musisz mieć coś ustawienia. To masz OBS? Nowy czy stary, czy jaki? Nowy. Na starym było lepiej. Nie wiem, bo ja mam dwa. Mam stary, powiem ci, lepiej idzie. Nie, mi na razie kurwa wczytuje, jakby chciało, nie mogę. Nie wiem, co jest z tym GTA. Ale co ci wczytuje? Wejście do sesji, czy co? Wczytywanie online. Nie, spokojnie. Czasem tak też mi zamulnie to Ale ja samo mam gra. cały czas tak. Cały czas mam te wczytywanie tak długo, nie? Wiesz, kurwa, kiedyś jak nie miałem na dysku SSD, to jeszcze bym zrozumiał, nie? A to masz ten dysk. Ta, mam, bo kupiłem, bo O, widzę po prostu. do gram w Play Battlegrounds, nie? I tam jak nie masz dysku SSD, to możesz pomarzyć, że pograsz, nie? Bo tak przycina. Jest klasa. Widziałem u kumpla SSD, to jest całkowicie inna. No w ogóle system to minuta 8 odpala, nie? No, jo, odpaliło, jej. Dobra. Teraz musimy coś innego zrobić. Tu. Do chałupy leć od razu. Dokoła wchodzić do gry? Nie, Obojętnie, nie? odpal po prostu ten. Odpal napad i mnie zaproś. Aha, A, dobra. patrz, to też nam zaliczyło na moście. Kurumę na moście nam zaliczyło. Kurwa mać. Wybrałem se. Tutaj muszę lecieć tam. Trzeba jechać drugim pasem od lewej, to zaliczę chyba w takim razie. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, Nie bo. jestem pewny, tak mnie to dziwnie. Dobra, młody musi teraz zmienić strój sobie, bo wiesz co? Teraz będzie przy wyjściu z banku, może być parę szczałów paść. Nie, tam to jest kurde. Nie, to i tak jest. Łatwiej są. Nie trzeba. To jest przewidziane na 12 Kierownik. level. W sumie no to słuchaj, to nie ma problemu jak dla mnie, bo będziesz tak będziesz kierowcą, to wiesz co. To on i tak biegnie pierwszy, to... Tak, to na szybko, że tak powiem, się pieprzasz do tego. Ja tam na szybko do Kurumy się wejdzie. Dobra, Lester jest, ciach. Ja czekam teraz tylko No na już. zaproszenie.
Trudne, zapisane. Blokady, brak, ciach. Ty no, co on odjebał? Co ci jest? Ja pierdolę, co ci jest? Postać. Nie no, kurwa. On miał mi zmienić sesję, a mi wyjebało do tego. Do fabuły. Ale to trzeba by nie było. Trzeba było od razu stamtąd zapraszać. Kurde, przestać się bawić. Moment, chwila. Wiertnik, kierowca, gitara. Jestem w budynku, zaraz cię zapraszam. Ten przedmiot jest dostępny tylko, gdy posiadasz aktywny napad. Czyli co, nie będę miał aktywnego. Jaki przedmiot? No właśnie, też się dziwię. Napad, nie? Mówi Lesterowi. No a tak, flekę no... musisz zacząć. Czekaj. Tablica, no, no to mam podstawowe, dobra. Dobra, wysłałem. Gdzie, na social, czy na telefon? Tu na ten, gdzie na telefon powinnaś dostać. Czekam. Już jestem w powietrzu. No, widzę właśnie. Ty kierujesz, ja hakuję standardowo. No, ty hakujesz. O. Skip. Sorry, zagapiłem się. Jutro jeszcze muszę rano wstać. O której wstajesz? No, im wcześniej, tym lepiej. Jaka synchronizacja. Nie, jednak będę musiał tą starszą wersję OBS-a znaleźć. Ale to każdemu, nawet ten. A ty masz Windowsa 10? Mhm.
No, to nawet Izak mówi, że od kiedy zainstalował Windowsa 10 ma problemy z Twitchem. Ale nie, poprzednia wersja BSM mi tak nie logowała. Aha. Stores and gas stations, and the bonds in the box will be worth more than a few rumpled notes from a till, so the minor escalation is worth it, if you can handle it. Plus, you know, the sea view, nothing like... There it is. Take a look. Drink it in. I've patched into their security feed on my cell. Take a look. What are we looking at? Small joint, not much security. Staff won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind the safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway. No, do samochodu. That works for you. You can get out quick, but... Co się stało? Co? We wszystko zabijałem. To nie przypadkowo zabijaj, tylko strzelaj po wszystkim innym, tylko nie po ludziach. Sorry. A co robicie? No szlakę. Już ostatni ten napad. Znaczy no, w sensie napad flex. That'll do most of the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You, pass your seat. I've sent it to your phone. And take it for a dry run, keep your hands steady, and maybe the wet run won't be a disaster. Kurwa w tej ciężarówce. Kurde, to hakowanie to mi przypomina Snake'a. A ty się śmiesz, jakbyś wiedział, o czym mówię. 30-30 znaki nie miałeś. No. Ja do dzisiaj mam. I bateria dalej trzeba tydzień. nie wiem, powiem ci szczerze, nie odpalałem tego telefonu już dawno, dawno. Ale zawsze i tak mi się tam Nokia biznesowa podobała, co miała 2 tygodnie bateria trzymała. Nawet jak dzwoniłeś i tam pizgałeś nią, taka czarno-złota, wiesz o którą mi chodzi? A, kojarzę. Taka, ona była taka jak pilot. Wygląda tak śmiesznie. Pamiętam, kumpel jakieś 2 lata temu kupił Mercedesa, z Niemiec sobie sprowadził. To Niemiec mu dał nawet telefon, który był w zestawie wraz z Mercedesem, jak go zakupił w salonie. No tak, kurde. O, promocja była w Niemczech. Że jak kupiłeś nowego Mercedesa, dawali ci właśnie oto ten telefon w ramach tak jakby, kurwa, nie wiem czego. Bonuso. Kumplowi zaświeciły się oczka i faktem na Allegro może znaleźć te telefony jeszcze, ale kurwa, cena 400 zł, no mówię, no pojebało chyba kogoś. Ty się śmiejesz, ale znajomy sprzedawał jakiegoś Merca, nie? No. Sprzedał go za 600 zł. Później przegląda strony internetowe z autami, no, i trafił, no, na felgi, jakie były u niego w Mercu. 4000. No. To jest to. A jeszcze jakby go wziął na części czy coś, to żeby w ogóle, kurwa, było złocone. Bo taka jest prawda, że kurwa ludzie nie znają wartości samochodu. Tak samo jak kupel ten, Malucha, nie? I mówię, no na chuj ci maluch, za 2000, kurwa człowieku, za 2000 to masz Corsę B. A on mówi, spokojnie, ja ją zrobię, popchnę ją na Holandię, gdzieś indziej i sprzedam z takim zyskiem, że za 20000 ją popchnę. Ja mówię, no i nie wierzę. I popchnął. Przemknął się i kupił. Mój... Auta rarytasowe, maluch, Fiat,
polonez, jak to zrobisz, to kurwa gościu to kupi, który nie wiem, przypomina mu się młodzieńcze lata, kiedy tata mu dał Mercedesa i wiózł matkę gdzieś, nie wiem, w krzaki wybombać, nie? Ja ci powiem tak, mój wujas jeszcze przed tym boomem na wyjeżdżanie do Holandii z autami, no, jeździł tam i sprowadzał auta, któregoś razu pojechał maluchem. No. I tyle, że on miał kasę, wiesz, w kieszeni i no, stwierdził, pojadę, mam przyczepkę doczepioną do malucha, przyciągnę coś, a gościu tam podjechał na ten właśnie i tak patrzę na tego malucha, do niego, ile pan za to chce? No tam, wiesz, coś rzucił. No. A gościu, dobra, tylko jest jedna rzecz, ja nie mam ze sobą przyczepki. Wziąłby pan, podjechał do mnie do garażu. No dobra. Podjechali. W garażu, frezarki, tokarki i inne rzeczy. On tak się patrzy, ale proszę pana, ile pan tych ma rzeczy? On, a wie pan, bo ja robię w tych, w motorklubie holenderskim jakimś. No. I ja przygotowuję sobie auto do wyścigów, a maluch będzie mi służył jako dociągnięcie jakiejś, nie wiem, części, czy coś takiego. No jest, no. Wiara, naprawdę, no jak ma siano, no to się bawią, nie? Naprawdę, zobacz sobie Mercedesy, te stare Mercedesy, jakie one mają kurwa ceny. Dobra. Jak kupujesz to za śrubki, a jak masz zrobione, nie? Bo nie mówię o tych zrobionych, bo niezrobionych i tak kosztuje 20 tysięcy, stara beczka, Mercedes. Albo ten, co miał Tom, nie, jaką miał? Ten polski serial o mafii tej kurwa ala Pruszkowskiej, jak oni mieli? Tygrys Europy? Nie. Cholera jasna. Zapraszaj. Sam jesteś killerów dwóch. On miał takiego starego Mercedesa, Cyga był tam, jeden z aktorów miał ksywę. Nie odwróceni. Pamiętam. O, odwróceni. Takiego Mercedesa byś miał. Stary kurwa idzie za takie pieniądze, że to jest nieporozumienie. Jest dużo wiary, która uwielbia stare Mercedesy w coupe albo BMW. A do nich części to są kurwa takie jest siano, żeby to mieć, że to jest porozumienie. Ale to jest dozbrojenie, to nie jest ciężki ten. Słyszysz? Weź sobie ciężki bojowy z napadów. To jest 17 albo 18 pozycja. Do mnie mówisz? Uh-huh. No te ciuchy, no nie o samochodzie raczej, że ciężki bojowy strój. Zostawiłem ci drzwi otwarte, ty kurwa, na prezesa do tyłu. Bojowy? 17-18. Coś tam jest ciężkie, napady ciężkie bojowe. To, ale przy zestawach. Tam u sklepikarki. Masz lekki bojowy. Następna pozycja. Masz lekki bojowy, a później masz ciężki bojowy. To już to mam, tylko musiałem sobie przebrać. No właśnie, o to chodzi. Wy już skończyliście? Niech fajnie poskakują. No. Dobra, bierz. Sorry, trochę się przyciągnął.
Używa, no, nie idzie mi. Kurwa, skręty ma jakby nie wiadomo co. Coś chce się bić? Na bawkę pobiję. Macie bić? Macie bić? Macie kosę zrobić? Kurwa, ale nieulepszone te auto to jest jak czołg dosłownie. No. Noż ty, suko jedna. No dalej, turlaj się gościu, no. O, dzięki za nitro. To wjechał ci w pośladkach? No. Dokładnie tak jak mówisz. Jakbyś tutaj gdzieś pojechał właśnie pod prąd. No wiem. Bo chłopakom też się udało. To było kurwa dobre, nie? Wczoraj. Wy tam macie dla zaproszonych sesję, nie? Tak. Jak was nie wrzuciło, to zaproszę. Nie, zobaczymy po pierwszym przygotowaniu. Siema Filipu, dobry ci. Dobra, ja już mam sesję. Nie wiem jak u ciebie. No u mnie jeszcze nie, czarny ekran. Znaczy się to tam nie miesza, bo w sumie jak później was zaproszę do mojego napadu, to i tak będzie w sesji dla zaproszonych. Tak powinno być. No, zobaczymy zresztą, czy ta logic działa. Czy to będzie Rockstar Logic. No tak. No dobra. To co, wchodzimy? Nie mam. Proszę, nie. Czekaj. Nie mam zaproszenia. Od Lestera. Tam, dawaj, kończymy to i dopiero. Przestań kurwa chlać tego drinka do chuja. Poszło. Czekam.
A jak tutaj siłę nabijasz? Biję wszystkich. Aha. No też tak nabiłem. Ja ze skradaniem mam problemy. No ze skradaniem to też bijesz wszystkich, tylko podczas... Ze skradaniem. Tak się tu się nie zmienia. Dobra, skipuj. Jak go kurwa, widzę, to mi niedobrze. Zamień te. I ogień. Dobra, zostaw kasę. Kurwa. No. Zostaw jak jest, jedziemy. Ciuchy nie mają znaczenia. Nawet lepiej, bo się mi pobrudza. Nie stać się na pralnię, a 30 ileś baniek masz na koncie, nie? Kurwa, miał do przodu wsiąść. No, ty jeździsz na prezesa dzisiaj. No. Ja nie poproszę do punktu docelowego. Tak jest, hrabio. Nie, to ja muszę kupić sobie Rolls Royce'a, wiesz, żeby było tak, wiesz, elegancko. To potem będziesz miał kasę. No, a ten, teraz dzisiaj dodali jakieś nowe auto, bo przyszedł mi mail. Dobra, nie pomijamy, bo to i tak jesteśmy już na miejscu. Ktoś widział ten nowy samochód? Jaki? No bo jakieś nowe dodali dzisiaj z okazji ten dnia niepodległości. A to motor wrzucili. A mi pokazało, że samochód. A Wagner? Nie wiem, wiesz, tak na szybko w robocie, bo akurat w robocie byłem, miałem chwilę, zobaczyłem tam na skrzynkę co przyszło i... Ja gram z wami i jeszcze kuźwa gadam strip znajomego i prowadzę swój. Siema, kotlet. Gdzie to jest tu? Kurwa jedna. Łamał wsiankę, nie załadowałem. No tak, tak, cześć kotlet. Tak, robimy. Ja już hakuję, ostatnia plansza. Kurde, zwaliłem. Spoko, jeszcze masz chwilę. Już. Zamknij ryj, Lester. Dobra, jedź. Filmek. Może jest coś mniejszego wewnę. Opa.
Dobra. Ostatni już wiercę. I biegnij do auta. Staram się, ale to przyspieszenia nie ma. Aj. No, ładnie się wbiłeś. No. Myślałem, że się zmieszczę. I już pali tarce. Nie mój kotlet, nie mój papieros. Mój jest prawdziwy. A czym się różni ten cargo bob od tego drugiego? Kolorem. Tylko. Aha. Nic więcej. Ja myślałem, że coś jest lepszego, czy coś, a to... Wiesz, gdyby to... helikopter naprawdę czymś się różnił, ale jak widzę tego... ten helikopter za 5 milionów tylko dlatego, że jest złoty. No to jest suche, nie? Żeby... wiesz, złoty mieć helikopter, jak ci nic więcej nie daje, nie? Ja się nad tym rosyjskim zastanawiam, nie? Bo mi się podoba. I tak jak mówisz, że ten, że ma więcej rakietek, nie? No ale wolny jest. Aż taki bardzo nie jest. Ale jest ciężki. W powietrzu czuć, że ciężko nim zrobić nawrót. Oba mają chyba haki. Ten mi jeden pisze, że podobno ten drugi nie ma haka. A mi się wydaje, że oba mają haki. No to bez sensu by było branie go, nie? Ma chyba ten Jet Bob. Jet Stream ma. Musi mieć, bo to nie miałoby sensu już, żeby go kupować. No tak. Dobra, możecie w sumie zaczynać. Ten następny napad. No już przygotowany jest pokój. A, jest, już jest się... Zapraszam wszystkiego i teraz jak wy wyjdziecie, to... No to... Właśnie tylko czekamy na SS-mana. Tylko dlaczego mnie wrzuciło do publicznej sesji? No właśnie też nie. Spokojnie. Tutaj chyba wrócicie po pierwszym przygotowaniu. A jak nie, to nas przerzucisz. A jak nie, no to się zrobi po prostu prywatną, no właśnie. No to poszku zapra. Już mam. Już lecę. Mam. Czemu tej rakiety nie chcę kupić? O. No.
wygląda. Czemu nie ze specjalnym, bo pomogę tutaj robić geniusza zbrodni. Jak sama nazwa tego wskazuje. I po kolei. O, znowu pilotem jest. Dobra, tylko czekaj, wyczyścimy do zera, on powie, że już jest pusto. To rozumiem, ruszymy. Też przy okazji. Ale chcę. Dobra, do jednego spróbujemy skipnąć. A i chłopaki, udostępnijcie pojazdy dla wszystkich. No ja mam udostępnione, nie? A ty, Dixie, masz udostępnione dla wszystkich? No ja właśnie to zrobić teraz, czy jak dobra, tam później skończymy? Jak tam skończymy? Czy ja mam tylko ten, że nikt nie może tylko siadać z przodu? Ale nie, właśnie żeby można było usiąść i kierować. Może zrobić, że tylko znajomi mogą wsiadać, nie? Znajomi i ekipa, no. Ktoś ma do pominięcia, czy nie? Teraz będzie. No. To pomijamy. Może. No. W fajnym momencie pominięcie. No. Nawet się zrymowało. Dobra. Stój. Przerzucimy się. Ja się jeszcze ustawię tam. Twoja sprawa osobista. A nie, ma znajomi. To ostatnio miałem tylko pasażerowie. Dobra, już mam. Wziąłeś kogoś? Nie. Czekaj. Większa siła będzie szybciej. To ja tu poczekam na was. Poczekać, czy wjeżdżać już sam? Możesz już wjeżdżać. Mówisz? Ja. No dobra, to wjeżdżaj. Tylko na te gaz uważaj. Nie wpuść od gazu. Ja tam. Ja nie wiedziałem, że tu kogoś mam w samochodzie. Tylko. Dobra. Gazu nie ma. Żydzi będą smutni. Podjedź tam, o. Na randomkach to ja już bym tu startował, bo jest pusto. Kuźwa, jak on wziął to auto, wprowadził tutaj? Ja od razu usuwam auto z tego spasu. No ja tak samo. Ja tą dwójkę tam na górze biorę na siebie. Ty bierz na prawo. Kurde, wjechał. No, i teraz na tyły, tam gdzie... A, poczekaj, tego. Tu dobra, wypchnij to auto. Tu co jest? Te z tyłu za dobra. Dobra, nie, ja je wezmę, ja już je biorę. Okej, dobra, tak. Biorę te dwa na drugim końcu, to jadą. Dobra, wy tutaj. I z tyłu jeszcze auto. Dobra, i w sumie możesz. No jedź, młode.
Tutaj nie ten, nie stój, nie? Dobra. Ja już jadę. No nie podjeżdżaj mu. Oj, sorry. Młody. Co ty kurwa robisz? Mówię ci, nie podjeżdżaj. I tak nie wsiądziesz. On cię chciał rozwalić. Weź cofnij się na lotnisko. I tak nie dogonisz go, i tak go nie dogonisz. Znaczy nie wiem, musicie wyjechać z terenu lotniska, tak chyba macie. A, no dobra, no to jest, że jest teren. Dobra. Tu na lewo model. A nie. Jedźcie gdziekolwiek. Ludki. Dobra, chuj. Musicie wyjechać z lotniska. No wyjechaliśmy. Uważaj, bo żebyś nie utopił z auta. Maryś Mity, ale i nowe. To wlatujesz już do miasta pewnie. Mijam dopiero wzgórze. Aha, to mam jeszcze chwilę. Jestem przy więzieniu. No on jest przy tym, przy prawie swoim punkcie. Przechacie. To jest przy swoim punkcie. On mówi, że wzgórza, dopiero wychodzi ze wzgórz. O, młode, brawo. Utopisz auto. No. To nie? Ale to dzwonię od razu do tego morsa, jak się da. Tylko wyjdź z wody. A, bez opłaty. To jak się napadł, jak ci zniszczą jakiekolwiek auto, to masz bez opłaty. Zawsze. Szkoda, że to pontonu nie da się. Dalej siadaj na werandzie. No ja już przy lotnisku. Jakbyś miał szybsze auto, może byś go dogonił. Czy mam tego Wagnera właśnie? On jest dobry. No już też jest u mnie do lotniska. Nie ruszaj się. Dobra, już widzę, że jesteś w tym hangarze. Ja wjeżdżałem już na lotnisko. Ty coś długo wczytuje. Mi dopiero teraz zaczął. No. Bo animacja była jeszcze, jak brał ten samolot. Ja byłem tutaj już przy rampie. Do wyskoku prawie. No to prawie. No. Wiesz, jakbyśmy ruszyli na RAF, to bym doleciał tam. Jakbym się jeszcze nie rozbił po drodze. Nie no, na dachu mnie postawiło. A jeszcze tak a propos pilotażu helikoptera, to co tak dzisiaj myślałem. No. Że chuj z tymi tutaj szkołą pilotażu, bo to jest chuj. Po prostu, żeby się dobrze nauczyć latać helikopterem, to trzeba wykonać misję z helikopterem na budowie z Vice City. O Jezu, daj mi spokój. Jezu, ale to inaczej się w Vice City latało helikopter. Nie wiem, ja miałem podobnie. Nie, ja ci powiem, ja jak grałem nawet w czwórkę, to inaczej się latało helikopterem niż tu w piątce.
Nie, w Vice City lepiej mi się latało, bo było bardziej tak jakby na Vice spokojnie. City przede wszystkim było lądowanie na shift. No. I w powietrzu jeszcze, kurwa, przyjeżdża zaproszenie od Lostera. Udany skok. Ja już wszystkie te skoki zrobiłem. Trzeba zaprosić Sorbasa. Nie Sorbasa, tylko Lisza. Aha, Lisza nie ma. Ja już tutaj moment, mogę? To może go ściągam. Mogę. Ja już jestem. Dobra, to ja już go ściągam tutaj, poczekaj chwilę. Dobra. Pozyskiwanie danych, tak, inny celownik, oczywiście. Ja poczekam, aż Lis wejdzie tutaj i dopiero. Yeah, udało mi się zwalczyć ten skok. Dobra, jest. Dobra. Dzięki. Soteran. Wiem, że laguje. To co, ja znowu jadę i robię wszystko sam? No. Nie, smoku. Dzisiaj ja biorę ten pojazd. Pokażę ci, jak ja to robię. Okej, okay, to ja zdejmę ten helikopterek. No, ja będę siedział z tyłu na kanapie, palił ćmika, pił piwo. Siema, hamaluki. Tak wiem, będzie lagowało, nie przejmujcie się tym. A, już jest, dobra. A, już jest. Kurwa, szybki jesteś. Nie, bo ja teraz patrzyłem na twojego streama i myślałem, że ta reklama to jest Wiedźmin 4, a to jest Diablo. W sumie mogliśmy jechać jednym na skipa, ale dobra, to wykorzystamy na jakieś dłuższe jazdy. No, gdzie mi tu, kurwa, do tego czarnego z tyłu? To teraz ty, Lisz, ubierzesz? Nie, ja siedzę z tyłu. To smoku znowu? Ja jestem na samym końcu. Kurde, te chałupy w górach są jednak przewalone. No. Ja dlatego wolę z miasta ruszać. Dzisiaj do której misji robimy? Też myślę, żeby zrobić tam te dwa napady. Wczoraj nam doszło do drugiej, mieliśmy Human Labs odsłonionego, więc... Nie, dzisiaj dasz smoku radę tyle? No ale musimy się streszczać. No, słuchaj, jest już i tak lepiej, bo będziemy pomijać, nie? Co tam krótszego. Mhm. Gdzie jest helka? Tam jest helka. Kurde, poszło też dziwnie. Dobrze było? Ale weź mi to. Aha. Sorry, chciałem ją zdjąć, ale mi się nie udało. Oż kurwa, to znak się zaczepił.
Zabrać ci to czerwone nabożeństwo sprzed kół? Dobra. Jedziemy się gdzieś ukryć. Młody, chowaj się, głup policja. A co tam za UFO dodali? No to jest jakieś... Wiem, o co ci chodzi. To jest jakieś dziwne do wyspawnowania. Tylko, że na razie... Właśnie widziałem, że ten właśnie mod zespawnował te UFO. Mówię, co to kurwa jest? Mówię tak. Nie tak samo ten robot. Nie mod, tylko grupa moders. Grupa łamaczy kodów. No. Bo to musisz spełnić jakieś warunki. I oni je, wiesz, tam pobawili się w kodzie i odtworzyli te warunki do spełnienia. My jesteśmy czyści. No ja też za chwilę będę. Młode? No też już. To jeszcze ktoś tam. Mnie już nie goni jak coś. Ja już jadę do punktu. Dobra, 3 sekundy i będzie zrobione. 3. Kurwa, przewalił się na bok ten autobus. Myślałem, że tak będzie go odbierał, ale widzę, że nie. Ja się zastanawiam, ile czasu zajęło ludziom wpadnięcie, że Kuruma jest najlepszym pojazdem na napady. Tu trzeba było wytężać się, żeby myśleć o tym? No, podejrzewam, że parę osób nad tym posiedziało chwilę. Ja mam w dupie, ja siedzę z tyłu w samochodzie. Nic nie robiłem, tylko się przejechałem i złoto wpadło. Bo milczenie jest złotem. No. A robota platyną. Kto się bawił ładunkami? No, zgadnij. Młody. Jak od razu wiedział, o kogo chodzi. Pół biedy, że się przyznał. No. Lester napisał. Dobrze. Milicja. To jest następny, tak? Może być tak jak wczoraj. Ciekawe, czy my będziemy mogli pominąć podróż. O, fajnie było. Ale wczoraj ja tutaj failowałem. O ja pierdziela. Aż mi głupio było. Że co, że spadałeś z kontenerów? Tak. No to jest chujowe, nie? No tak naprawdę, kurwa, źle skoczysz i chuj. Co ty masz za torbę taką? Kto? Młody, idź do policji. Patrz tu, obetniemy cię, kurwa. Kto ma torbę? Ty miałeś torbę taką. No i teraz już nikt nie ma. No. Taką jak na Pacyfiku na finale? No. No. To też widziałem, że Wiara chodzi po ulicy właśnie z tą z torbą. Mówię, o chuj chodzi. To jest proste. W miarę proste. No ktoś jak nie dał.
No. Tylko to trzeba. A, sorry. Ty, a ty masz młode usta pomalowane? No. Ja. To... Gender? Gender, no. Wsiadaj z przodu. No, idę. Ej, jak jest telefon, to jak się wpis... to jak się robi, żeby samemu wpisać numer? Nie wiem, ja to kurde na czuja zrobiłem. To znaczy normalnie masz chyba spację, żeby normalnie wpisywać numery. Ale to tutaj nie. Tutaj też działa. Właśnie mi nie działa, bo tu trzeba wybrać normalny telefon alarmowy z książki. Nie, możesz wpisać 911 też. Kurwa, co tu? Młody, tylko... dzwonisz? Ja właśnie nie umiem. To nie może wiem, i lepiej. Nie wiem, jak się pisze, jak się samemu pisze ten numer. Tylko pamiętajcie, najbezpieczniej jest zablokować drogę, nie podjeżdżają, podchodzi jeden do samochodu, łapie za bety policjanta i go wyciąga. Ja nie lubię tego, bo mogę, że policjant wyskakujący przewrócić. Robisz w drugą stronę, wchodzisz od miejsca pasażera. A żeby mieć pewność, że ci nic nie zrobią, to na początek dajesz jeszcze wsteczny. Jeszcze drzwiami ich zahaczasz. I znowu leżą. A potem gaz. Ale jakiś tak klasycznie po prostu wyjebać. No można i tak, nie? Z pistoletów i rura w górę. No, ja tam wolę w ten sposób, bo... Nie pamiętam, ile z pistoletów jest gwiazdek. Dostaniesz od razu trzy, czy... No, a tak dostajesz jedną czy tam dwie. O, nawet ten gościu mówi, że Raszkowski uważa to za klasyk, a ty nazwiesz to bólem w pośladkach. Dobra. Teraz jesteśmy trochę takie w łapce. Osłaniaj mnie tam. Łoż ty chuju, skądżeś ty się tu wziął? Dobra. Jeszcze raz. No co on lata na... Aha, ten gość se po prostu na nóżkach chodzi. No po górach. No jak to ci? A, ty idziesz do mnie. I zjebał. Może jest to. No. Dobra, teraz już na spokojnie. Weź coś cwaniaka po górach. Okej. Moment. Kolejny kontener przeskoczony. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Tada! Tada! I to jest dobre, że we dwóch nie musimy to wchodzić, tylko w jeden wystarczy. Ale musisz być blisko dość. Nie. Nie. Od razu przynosi. Nie, tam jakiś jest jakaś strefa. Mówię wam, na bank. Czasem po prostu. Jak chyba nie wejdziesz na statek, a będziesz przy kontenerach na dole, stojący no. A to byłoby dobre. No, ja w ogóle nie wchodziłem na statek. Tak? No, ja nie wchodzę na statek, ja tych z dołu ściągam z auta. Jest gdzieś na bank, jest gdzieś strefa. Ja trzymam palec na spuście bezpieczeństwa. Jakbyś potrącił policjanta i zaczął ci walić, to od razu mów. Trzeba wyjść z góry. Dobra. Do not leave.
kuźwa. No ty kurde. Dobra, daruj sobie wstrzymanie. Jesteśmy już w dobrym punkcie. Kurde, tamten jak nawrócił. Kurwa, do cywili zawsze strzelają, ale tak jak nas gonią i strzelają, to nie. A to gościu jest. W tym aucie jeszcze. No. Ty, teraz zauważyłem. Ty, wozimy martwego policjanta. Jest dobrze. No, to wygląda jakby spał. Co? Śpi na służbie, zrobimy zdjęcie. Dzisiaj nawet jest w lepszym stanie to auto niż wczoraj. No. Trochę się wyklepie. Polak sprzeda, jakby nie był bity. Tak, Niemiec pokaz sprzedawał. My niszczyliśmy wczoraj ten pojazd? Tak. No policyjny musi zniszczyć. Ale wczoraj w ogóle nie było takiego czegoś. Właśnie. Jechaliśmy pod most. Wczoraj tylko czekaliśmy, jak oni to zrobią. Cześć, jeszcze zrobię sobie z nim selfika. I napiszę czas na drzemkę. Dwa barrel roll. Mnie jedynie dziwi jedna tylko rzecz, że dodali w tej grze kasyno i w ogóle żadnego misji nie ma w kasynie. Chyba, że no. Jakaś nowa jest. Nie. Serwas, uśmiech. Ja tu w robocie. Dobra, jakoś jest ze Sorwasem. Dobra, odsuń się. Będzie strzał. Czaj, tylko dołożę swojego szota jednego. Kurde, darujcie sobie selfiki, sliki no. I tak dalej. Nie, spokojnie, bo i tak lełem benzyną, więc. Spieprza, jaka niemiła. Kurwa. Ale dupsko ma fajna. Jakbyś wciągał koka przez cały dzień, żeby. Tą metamfetaminę przez cały dzień, żeby być w siłach jechać. No. Kurde, ale wczoraj w ogóle tego nie mieliśmy, żeby spalić radiowóz. Musiało być. Nie, nie było, serio. Na bank. No to dziwne. Ja idę się napić. Ty, kurwa. Albo dobra, no idź już. A widzieliście ten, jak na początku miało wyglądać GTA? Ale które? Online. Nie? To miałeś mieć podzielone na trzy rzeczy. No. Miałeś mieć lostów, wargosów, bolsów i policjantów. No. A. I miałeś być w jednej z ekip. No też ciekawie. Wiesz, ja żałuję, że na przykład tak jak ja się nudziłem w czwórce, że wsiadałeś w radiowóz policyjny i ścigałeś złodziei, nie? Że tego nie zrobili tutaj. Albo tak jak było w trójce, co miałeś możliwość ten chodzenia na siłowni, rzeźbienia wiesz, swojego ciała. Wiesz, fast food, coś. To też było fajne. No to i dalej się niby statystyki. Tylko, że one nic, na nic nie wpływają, nawet wyglądu nie zmienia nic. No, no bo w czwórce było tak, że jeżeli miałeś siłę czy coś, to mogłeś dłużej nurkować, nie? To nie, to była pojemność płuc. Pamiętam tą misję, no. Co się nurkowało, kurwa, dla tego ślepego. No. Nie, no powiem ci szczerze, jak oni kombinowali, tak samo co miałeś w trójce, co mogłeś tym kombajnem jeździć. No kurwa, to była rewelacja. Co miałeś z tym świrem, co po polu, co kurwa wiara cię atakowała, co miałeś spalić te pole. Ja tam w kombajn wsiadałem, wiarę kosiłem, kurwa. Albo ta misja po tym, z tym trufem, jak uciekaliście do San Fierro. Spalić to całe pole tej marihuany. No.
No mówię, jeszcze jak naćpany spierdalałeś, kurwa no. Cały ekran się buja. No, cały ekran pływał, a ty tam jedziesz, pamiętam, napizgałem się ze śmiechu z tego. Naprawdę, ale... mi się to podoba, mi się trójka mega podoba, czwórka no tam z akcentem policyjnym, co ten miał korporację, to tam czasami jakoś obok przejechałeś, to było, co kurwa, wiesz, polski akcent tam, nie? Niektóre rzeczy tam mi się podobały, chociaż ta czwórka, no, no jakoś szału nie zrobiła dla mnie. A propos tej misji właśnie, co paliłeś tą, jak to się mówi, tą całą plantację. Plantację, no. To była taka opcja, że pamiętam do tej pory ten tekst. Truf wsiada do ciebie, do tej furgonetki. Ej, no. Karl, nie obrazisz się, jak zapalę? Nie, okej, zapal sobie. No. Wiesz, odpala tam. Chcesz? Ekran zaczyna się rozbadywać. Nie. Po chwili. Albo wiesz, sonda jednak. No, ale nie. I w trójce to, co mi się jeszcze podobało, jak na końcu już zakończyłeś całe GTA, to zdobywałeś te ulice, nie? Że przejmowałeś gangi. A to było, mogłeś przejmować jeszcze zanim trafiłeś na drugą wyspę. No, to też, ale ja już sobie na końcu to po prostu robiłem, nie? A nie, ja to specjalnie zrobiłem na początku, bo za przejęcie tego jakaś się broń odblokowywała chyba. Aha, to nawet nie wiedziałem. Ale Vice City mi się, no naprawdę od jedynki grałem, pamiętam jeszcze jak tu na Bema w Poznaniu od ruskich kupiłem jedynkę i był, ruski tłumaczyły i było karabin maszynowy z tłumikiem, koktajl molotowa i taki ruski słychać głos, tak, on to tłumaczył. Pamiętam. Kurwa, no kwiczałem ze śmiechu, mówię, no nie wierzę. Nie. Ja za chwileczkę wrócę, idę do toalety. Nie przypomniałeś, aż mnie zbawiło. No. Nie no, jedynka, dwójka była naprawdę kozacka, nie? Zaproś jeszcze raz, bo nie mogę przyjąć. No już. Teraz? I pamiętacie, co miałem w tym przygotowaniu? Złoto, srebro. Teraz? Mhm. Będzie na tablicy, możesz sobie zerknąć. A no, w sumie to tak. Złoto chyba jesteś. Dobra, bujamy. Już jestem. No, złoto. To co, tak jak wczoraj? To jedziemy. Ratusz. Gotowy. Ja do tej pory pamiętam Age of Empires. Jedziemy jednym? Czy dwoma? Tam wszystkie są. Dwa różne miejsca. Jedziemy jednym autem. Nie rób tak, proszę cię, bo to jest kurwa najłatwiej i idzie tak zginąć właśnie. Wpadniesz pod auto i no będziesz patrzył, jak pasek spadnie. Ja do tej pory pamiętam Age of Empires, jak grałem, ruskie. O Jezus, to Uoleń. Uoleń. Harasho. No. Nie no, powiem ci, dużo było takich gierek, co kurwa ruski właśnie coś kombinowały, nie? Kurwa, ci na... A u mnie w Poznaniu na Bema to ruski tak tyle siana, co zarabiały właśnie na tych śmiesznych, głupkowatych tłumaczeniach gry. Kawior się lał, wódka się lała. No, chłopaki wiedziały, co robiły, nie, na tamte czasy. Ja się przez 3 lata uczyłem rosyjskiego. Ja też się uczyłem, ale... A do tej pory umiem tylko. Ja nie wsię pani Maju. Jak ci bija zawód? Magazynier. Magazynier. Nie, wiem, że to jest, jak się nazywasz. No, niedziela,
Później co tam jeszcze było? Poniedzielnik, wtornik. Nik. Alfabet kiedyś umiałem. To widzę, że mamy trochę gawarit. Po gawarii paruska? Shafter. Francuskiego się uczyłem jakiś czas. Je ne parle pas français. No. Papierosy po francusku. Pete leżą. Pete leżą se. A czeskie są na swoje. To idziemy serwis od razu. No nie od razu. Mam pełną kamizelkę, mam. Opa, nie tak. Tu. O. Ładnie poleciałeś, jak drugi. No kurwa, nie do tyłu, ja pierdolę. Siadaj gdziekolwiek. No jeszcze dwie siatka. Banda złodziej pierdolona. Albo komar żabę w dupę kąsał. Znajomy się uczył francuskiego i w sumie do tej pory uczył się jednego stwierdzenia. Voulez-vous coucher, avec moi. Aha. Je ne sais pas. Ja kiedyś pamiętam, grałem z Francuzem i mu powiedziałem, komar żabę w dupę kąsał, a on... A to nie jest francuski, bo nie znam tego słowa. I dochodził, kurwa, o chuj chodzi. Nie, rosyjski mi się bardzo podoba. Bo fajny język. Niemieckiego strasznie nienawidziłem. Jezus Maria, mój brachol się uczył. Ja pierdolę, jak ja słyszę niemiecki, to już mnie, kurwa, dosłownie... No. Jakiś akter maczyn. Nie, niemiecki jest właśnie taki dość specyficzny. Ja się śmiałem, kiedyś jakiś youtuber mówi niemiecki, to jest język typowo na rozkaz, nie? I było na przykład, opisywał takie pierdoły. Schmetterling. No, motyl i takie Schmetterlingsbulce. Ja mówię, ja pierdolę. Mnie te liczby u nich rozpierdalają. Ein, zwei, drei. Nie, te większe takie, że oni to jakoś składają. Fünf und sechzig. Sieben, acht, neun, neun, zehn. Sztela. Ale że tak składasz na przykład 100 583 na przykład, no to u nich to jest, kurwa, nie wiem, to jest po prostu kosmos, kurwa. No ale w ogóle ten niemiecki to, kurwa. Mówisz, tak jakbyś po każdej wszystko pod serce musiał mówić. I to jeszcze chyba od tyłu się mówi, nie? Okay. Wiem, że te dwucyfrowe do 100 to tak jest. 1,60 a dalej nie wiem. Jakoś tak, to jest pomylone. Ani w ogóle niemiecki to jest pomylony język. A najbardziej się śmiać mi się chciało, jak byłem w Norwegii, jak Norwegowie, kurwa, jadą swój język. Ja pierdolę, weź tu, kurwa, zrozum Norwega. Języki to one są też na wdechu mówione, to jest w ogóle... Ale jedno, co mi się podobało w Norwegii, że jak zapytałeś się młodego czy coś, o, zjarał się już, kurwa, obraz lata, ja pierdolę. Jeden buch i już się spizgał. Że jak się zapytałeś w Norwegii, to... To starych nie ma co się pytać o drogę, ale jeżeli chodzi o młodych, każdy ci pomoże. Nie ma tak, że wiesz, cię zleje moczem ciepłym, i ma na ciebie wyjebane, tylko każdy ci pomoże. Jak ja byłem w Norwegii, tam jest fajne, że jak wchodzisz obojętnie do sklepu, kurwa, do apteki, do hotelu, gdziekolwiek, są mapy Oslo. Jest mapa Oslo, że wiesz, gdzie się znajdujesz. Nawet sklepy miały zaznaczone, w którym miejscu jesteś. I wiesz, zaczepiałem wiarę, bo wiedziałem gdzieś mniej więcej w Polsce, bo jeszcze wtedy miałem Nokię. Wiedziałem mniej więcej, gdzie iść, żeby na przykład zwiedzać teatr. W Oslo jest, kurwa, przepiękny taki, część mają na wodzie, wiesz, te ich pomniki, ten zboczony tak jakby park, gdzie mają pomniki z kutasami, z cyckami na wierzchu, nie? No uwierz mi, to,
mają mega, wiesz, no podejście w ogóle, takie rzeczy. I pytałem się, tam była zmiana warty, gdzie oni mają deptak tam 3 kilometry. Pilot. Więzień, dobra, może tak. No, tylko mi, nie wiem, co tam, mi dasz pilota czy... Albo daj mi strażnika, ja wezmę sobie strażnika, nie musiał mieć tego. No, ja młodemu zrzucę broń. I naprawdę tam jak wiary pytałeś, no nikt cię nie zlał, tłumaczył ci, pokazywał jak dojść. Kurwa, rewelacja jak dla mnie. O, te ciuchy fajnie wyglądają z torbą. Pasują nawet, bo nie przenika coś. Przedtem to ci przenikała ta odznaka policyjna. Jak ja teraz, ty smoku mi dasz te bronie, to mi to nie zniknie potem? Jeżeli zginiesz, to ci zniknie. Jeżeli będzie reset, to ci zniknie. Ale powiem ci młody, z tymi ustami pasujesz do więzienia. Chodź tu do mnie, Dauta. Niech bierze bronię. No, weź tam broń. No jeszcze te bronie nie zapomniałem. Odsuń się, za blisko stoisz. Wiesz to. Dobra, starczy ci. To ja sobie wejdę z tym minigunem. Najlepiej. Niekoniecznie. Bo jak idziesz z minigunem, jesteś wolniejszy trochę. Znaczy tam, jak tam... Nie będę biegał, tylko nie. W miejscu. Ty się tam będziesz chował i używał, kurde, nie wiem, ciężkiego karabinu bojowego, co ci rzuciłem, czy karabinku specjalnego. Minigun to jest ostateczność, jakby ci powiedział, że nie wiem, kamizelki musi zakładać. I wtedy zamiatasz jak koszarką do trawy. Prawo, lewo. Ja się będę próbował, wylądować tak jak wczoraj. Bo to było według mnie dobre miejsce. No fajne, naprawdę miejscówka spoko. Ja ci powiem szczerze, u nas zawsze u nas lądowali tam na lotnisku, tak było wskazane, nie? Pierwszy raz widziałem, że można tutaj wylądować, nie? Jest on... Na autostradzie? No. On mówi prosto. Doprowadźcie Raszkowskiego do samolotu. Nie precyzuje gdzie. I mówi, ekipa naziemna, dogadacie się z pilotem, gdzie będzie odbiór. A, zapomniałem, że tutaj się ten bram otwiera. Chciałem wyskoczyć. No. Ale się nie zmieściłem. Co ja ci dałem? Tak, dałem ci ciężki karabin bojowy. No, dałeś mi. Dałem ci kamień z napisem love. A ty wziąłeś go i powiedziałeś, wypierdalaj stąd. Dobra, panie saper, jak tam u pana? Jestem na lotnisku, zaraz będzie dewastacja. Dobra, ja kołuję na pas startowy. Dobra, ja już wysiadam z autobusu. A wy gdzie jesteście? Jeszcze KB
No my już jesteśmy, wjeżdżamy do więzienia, nie? Młody, pamiętaj, trzymaj się tam z tyłu, nie? Czekaj chwilkę. Muszę tylko zmienić gwiazdę, bo kurwa złą mi wybrał. Nie. To będzie u góry, nie? Uważaj, ta, do góry. Tego już zdejmę. To dawaj. Ja to mam dzisiaj laptopową robotę. Dobra, jest helikopter. Ale się tam pomóż. Zaraz będę tam na pieprzą. Młody, nie wyrywaj się aż tak do przodu. No, no ty tam zostań z tyłu, bo te całe NUS, czy jak to się tam nazywa, bije mocniej niż normalna policja. Ale i tak najgorsi są ci z import-export. No, bo jeszcze celność mają to jebane. Kurwa, ostatnio z pistoletu mnie zabił z takiej odległości, że ja chyba musiałbym snajperki użyć, żeby było. Tak jak ty wtedy mnie zdjąłeś. Na dziedzińcu nie ma nikogo jeszcze. Weszliście już na dach? No już jesteśmy na dole, na dziedzińcu. A, czekaj, chyba widzę Roszkowskiego. No pewnie dam klękę. No to nie wiem, wyczyszczono tu jest chyba. No to w miarę wyczyściliśmy. Podebraliście już go? Już daję mu giwerę. Aha, czyli dopiero teraz się pokażę. Let's go. Dobra, jest, już lecą rakiety. Let's go. Wiecie co, ja czasem zapominam, jakie to miasto jest ładnie zrobione. W takich sytuacjach, gdzie się ma tyle czasu, co ja, też przyjemnie popatrzeć. To był ktoś z was? Tą rakietką? No, ja tutaj napierdzielam. O wow, wy już jesteście na drugim dziedzińcu. Kurwa! Co jest? Nie, dobrze, że przyczaiłem, że kurwa kamizelę mi zdjęli, ale nie wiem jak tak, skąd tak szybko tej. Raczej co? Dobra, ja lecę do samolotu. Muszę trochę spieprzyć. Tak, tak, tak. No, uważaj, uważaj. Dawajcie, dawajcie, bo ja muszę teraz za niego wlecieć. Jestem bardzo blisko więzienia. Dobra, ja jestem bezpieczny. Wsiadacie już? Możesz no już wsiadać. Zaraz wsiadamy. Ja już jestem. Dobra. Czekaj, bo tam Raszkowski został. A czemu on został? Nie wiem. Jest nad nim głowa ludzika? Chodź, Raszo. Chodź.
Idzie odbierz Reszkowskiego, japie. Idzie? No idzie już. No, to dawaj. Szybko, szybko, szybko do obusa. Ła, rakieta. Wow. Dobra, jest zdjęty, spada ten jet, także... Tak. To mi spada tam, gdzie ja bym chciał wylądować. O kurwa, chciałem to. Dobra. Kurwa. Gotowy. Dobra. Wysiadamy. Biegiem. Daj, młode. Siadaj. Dobra. Między Bogiem a prawdą... Strzelają. Już, spokojnie. Już lecą rakiety. Zero helki. Blisko było. Słyszałem tylko, że było blisko. Już jest okej. Ja już znikam z radarów. My teraz powoli. Odbijaj w prawo albo... Helka po lewej, uwaga. Właśnie widzę. Kolejna. My tak trochę na stykiem minęliśmy. No. Ja muszę wpaść do tego, do sklepu kupić sobie kamizelę. Tyle ci zaszło. Kurwa, prawie wszystkie. Tej w jednym momencie to mi... Prawie bym zginął tej. Dobrze, że czaiłem cały czas ten. Za kamizelkę patrzyłem, jak idzie ten. Uh-huh. Czy mi nie zdjęli. I w pewnym momencie tak jakby z minigunem do mnie napierdalali. Ej, nie zaliczyło. Pytać. Musisz być wyżej albo niżej. Nie, ja skrzydłem masz dotknął ten punkt. No to już. Ja nie miałem wczoraj tej animacji. Coś jest jakoś inaczej niż wczoraj. Serio. No, leć. Wczoraj nie widziałem, że wyskakujecie. Dobra, pamiętać nie przywalić o cliff. Jak już coś to kuj na wrotka albo E. Pierwszy. Ja wolałem na wodzie sobie wylądować, żeby nie było nic. Dobra, pamiętaj. Młody, odsuń się od helikoptera. Żebyś nie ten. Nie przyjechał. Zacznę tak delikatnie startować. Nie. No. Delikatnie. Ej, ten ktoś. Co jest po lewej, siedzi sobie tak normalnie, to miałeś nogi w piasku, taki był lak. No to się zdarza. Nie, to jest chyba Liszu. Może być. No w sumie na plaży był. No. Takie ruchome piaski. Platyna. Za co? Ja się pytam za co. No bo jak ja ich tam z minigana jechałem. O! No. Kurde. Blisko, tylko czas. A to zawsze ten czas. Bo to trzeba... Tymczasem to trzeba napieprzeć, jak nie wiem. To teraz Pacific? Tak.
Tak. Sam tak, jesteś pacyfik. Tak, no zrobię, pokój my to robimy po kolei. Zrobię pacyfika i kurwa już 12 milionów kurwa się będziemy pierdolić. Dobrze młody gada, kurwa. No. O chuj chodzi, od razu pacyfik. A jak nie, to do... Tej, ale ja tylko widziałem, że smoku miał wlane coś, a my co, trykaliśmy się pustymi szlankami, kurwa, jak to jest? No ale ja... mu niech się uczy. Ja przynajmniej bym go sobie... Szybka rundka do Amunation. No. Spoko, ja nie zużyłem nic. To ja pójdę z Sorbasem już. Dostań się do sekretnej placówki badawczej i wyjdź z ich danymi. Ja nic nie widzę po tym bongo. To jest jakiś... Ty jesteś za młody na to. O. Ty nie powinieneś wiedzieć, co to jest nawet. A, tam. Ja już o Jezu, jakie to jest hukowe. To kupię sobie to go Ares 7B. Do sklepiku, po fanty. Do biura idź po te posnaki. Nie, tam kurwa nie będę jechał. A, very good. Tak, very good. Żółty chuj jeden. Dobrze, że tu są napady na sklepy. Pamiętam, jak na początku robiłem napady na sklepy. Żeby tylko się dorobić jakichś tych śrubek. Ten motor taki? Gdzie niepodległość jakiś Western Sovereign. Fajny jest, dobry, jestem gotowy. Ja też. Dobra, to już. No to już, dobra. Human Labs, ciach. Mój kolega, to nie wiem, czy on brał bongo czy coś, to on mi mówił, że jak grał na przykład w CS-a, to widzi kogoś na lewo, a gość jest na prawo. To jest dobrze, nie? Dobrze, że chociaż coś widzi, nie? Nie, to sesja! Nie, nie, nie. Kurwa. Jaka sesja? Chciałem do siebie... Tak, przez przypadek. I co teraz? To nie, 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 nie. Ja wychodzę z tego napadu. Jakie było pierwsze przygotowanie? Z tymi kodami? Kody. Tak, ty się... Czujka południowa ty jesteś. Tak było wczoraj, nie? Tak. No. To spokojnie. Nie spokojnie, tylko tam się kitrasz. Kami, co? O, jest dobra. Ładny instrument. Ładunek. Kamizelki 3, 2, 1, go. Ja już mam. Czujka północna, ja idę na ochroniarza. Południowa. Jestem południowa. A ja mam być klientem? Czy... Dexi na południową czujkę. Południową? Nie. Na południową. Aha, Dixie, tak, dobrze. Nie, bo zrozumiałem ten... To jest dwójka północna. Ja wziąłem. Aha, dobra, to ja idę na klienta. A, mam tego minigana. Ty kupiłeś już tego minigana? Tak, mam. Ale dobra, jestem delikatnie mocniejszy, także... To dawaj, smoku. A, ja nie dałem, kurwa. Sorry. To na pewno było na trudnym poziomie ustawione? Tak. Zresztą tu można zobaczyć pod Z. Nie, ja patrzę zawsze na ilość żyć drużyny.
też jest możliwe. Ale wiesz, jak mi pisze tak jak... By pisało, że chcesz zresetować postęp geniusza. No pewnie tak. Czy jesteś świadom? Świadom poziomu. Ja jestem ciekaw, kiedy to wprowadzą, czy o ile wprowadzą w tym GTA, żebyś w środku zmieniać. Przez komisji? Wygląd samochodu. Przecież możesz. W niektórych ale tak. Ale nie we wszystkich. No nie we wszystkich, ale u pewnego może. Przestrzeliłem mojego moc daleko. O jeden moc za daleko. Wejście do Ammunition, a tu jest zaraz przy punkcie. A to można do Ammunition iść. Fajnie. Ja tam biorę kubę rozpruwacza. Dawaj, wchodź tam na drabinę. Tutaj jeszcze chyba punkt musisz odbić. No dawaj, bo tu jest też trochę na czas. Jak się nie wyrobisz w czasie, to może być fail. Nie odbiłeś punktu tutaj, gdzie my jesteśmy. Kto nie odbił? Który... A nie. A ja nie piszę, żeby zrobił to. Nie, dobra, jest helikopter. Jak helikopter leci, to znaczy, że jest okej. Tak, ta... helikopter się wjebał w bank. Dobra, jadą już. Jadą. A nie, to nie, nie to oni. Pip, pip, pip. Pipa, pipa, pipa. Nie kombinuj, tylko ty się tam chowaj. No. Ona jest na czerwono, to mogę ją zabić. Alright. Ten murzyn jest najlepszy. Wygląda jak goryl, kurwa, ogolony. Nie, czerwone. Albo pomarańczowe. Ty nie kombinuj, tylko ty się skup. No. Dobra. FIB! O kurwa, zginął, reset pan. No. Może zginął. Teraz nie tu. Teraz nie będzie kto bananów jadł. Ten co, nieśmiertelny? Bywałem tacy. Dobra, ja już jadę. Ma ktoś kurma? Będzie zaraz. Nie wiem gdzie. Nie zaspełniła się dzisiaj. Wy tam się schowajcie, kitrajcie. Jest. Masz? Kurwa, ile tu broni masz. Dziwisz się po takiej akcji? Opa, straciłem oponę. Ładnie, nie zgin tam, bo widzę czerwony, aż tam. No. Mówiłem, żeby się skitrał. Tam jest taki garaż, można do niego wejść. Lepiej, jak on by tam siedział u góry cały czas. No ale już to wyczyściłem. Daj, wsiadaj, młody, gdzie idziesz? Że broń chcesz sobie pozbierać, bo w sumie chyba będzie czysto. Nie, nie muszę. Nie, już będzie czysto.
Ja mam dwóch na ogonie, ale to nie ma znaczenia raczej. Teraz znikli mi. A ten lata i... To nie pieniądze, to tylko... To tylko broń. Amunicja droższa niż pieniądze. To już możemy sobie jechać. A niech on wróci na piechotę. Tak? Zaraz was tutaj zaszczelę. Trzeba było wziąć swoją krumę i ją opróżnić. Stać, policja! Uciekaj! FBI bez jaj. FIB. No i patrz, i zatrzymali nas młode. Mówiłem ci, kurwa, szybciej uciekaj. Platyna. Widzisz, od razu. Masz minigun, masz platynę. No to tak jak ja wcześniej z miniguna na... W więzieniu. O, ja tylko winka. Ja też sobie wezmę bucha śmierdziucha. Dawaj, biegnie, a nie kuźwa głupoty. Młody, no. Dobra, bieg. No, kurde, co? Nie chce mi... Co za głupota. Młody, przecież możesz kupić sobie dom. W domu będziesz miał buchy śmierdziuchy i tam se jaraj w grze, siedź 2 godziny i jaraj. Dziękuję ci, szefczyk, za śledzia. Jakiego śledzia? No, follow'a. Śledź. Nie, gramy na PC-cie. Na PC-cie robimy geniusza, skończymy na Human Lapsie, a właśnie trzeba będzie się dogadać, kiedy będzie kontynuacja. O, no, Liszu, ty tam mów. Kiedy masz? Bo w piątek... No ja w piątek odpadam, w sobotę odpadam, w niedzielę nie chcę mówić, że będę, bo nie wiem o której, wiesz, pozbieram swoje, wiesz, tyłki, bo może wrócę w sobotę, ale wiesz, to, no nie chcę mówić, na pewno poniedziałek po 14:30 jestem gotowy i zwarty do gry, nie? W poniedziałek postaram się też mieć na rano, ale nie gwarantuję. Jak nie wiem, nie powiem, bo jeszcze... Jedno auto. No. Pierwsze z brzegu. Młode, wyskakuj z kierowcy. Bo to prowadzi, nie umiesz. Kurwa. Chciałem za to usiąść. Cholera jasna. Zdecyduj się, który gdzie. No już, jedziemy. Siedzimy. Jedziemy, tak? Dobrze. No, jedziemy. O, widzisz, jak szybko dojechali. Nawet nasz serwis nie złapał ten swoim FBI. Dobra, wpadamy tam jednym autem, ja znowu biorę tego bez działka. Ja mogę na działko poszaleć. Tylko nie zginę. Wiem, spokojnie. Jak mam taką bajerę, to wszystko jest pod kontrolą. Ja też wczoraj myślałem, że mam bajera, a helikopter mnie kurwa rozjechał. Ale słuchajcie, wczoraj jak robiliśmy to przygotowanie, to byłem na działkach i nawet jeden HP mi nie zmarnowali. Nie zepsuli mnie w ogóle. Od góry zaczniemy. No. Pusto.
jest chyba jeszcze po drugiej stronie tego instrumenta. No, ja go wcześniej obiję trochę. Dobra. Mogę kierować tym przybytkiem. I pamiętać, kto jest na działku, to... Musi patrzeć na kamizelki. A. To jest raz. Młody. Kurwa, co ty robisz? Siadaj, bo zaraz latają. One mają rakiety. No, jedź. Jedźcie za mną. Do góry, młode. Helikoptery. Coś u nas w teamie wyskoczyło. Naprzeciw teraz. Drugi naprzeciw. Na drugą stronę ulicy. Tutaj na... granie. Nawet nie trzeba jechać bardzo szybko. O, spokojnie. Tutaj jest dróżka, jej się trzymamy na razie. I dopiero tutaj zaczynają się schody. Bo wjedziemy tam na ten asfalt. Opa, wylądowałem na nich. To ktoś wypadł? No. A to kurde wyglądało tak, jakby od nas był ktoś. Może od nich wypadł. Od nich, ale kurde... Ciuchy na pierwszy rzut oka, tak patrzę. Nie strzelaj, jak one są blisko samochodu, nie? Ładnie. Jedziemy. Jeszcze dwa. No kurwa. Dzisiaj wybuchowo jest. Można by powiedzieć, że troszkę lepiej niż to. Poczekaj, jeszcze jedna bicie i nie można powiedzieć. Znaczy w sensie takim, że... Tempo jest. Tak, zbiornik jeszcze najlepszy. No. Guys won't need armor in there, will ya? Right, now get going. Let's wrap this up. Teraz samolot. Jeszcze dwie misje i będzie lepiej. To ja na tym, jak będziecie wylatać tymi hydrami, to ja zostanę tam, bo nie chcę się zniszczyć. No i tak. Rozsądnie. Dokładnie. O, zaraz mi level wskoczy. Ciekawe, co za to dostanę.
Talon. Na kurwy i balon. Na tampony. Co? Jest tu gdzieś jakieś amunation? Daleko. Nie, no blisko jest. Jesteś teraz szybko jeszcze skoczę do amunation. A po co? Tam nic daleko już nie masz? Ej, dawaj furę. Chciałbyś się przejechać? No to chodź. Póki jestem dobry. To jest twoje auto? Ja wiem, gdzie jest amunicja, nie musisz mi to zaznaczać. A ja lubię się tak bawić, jak mi ktoś zaznacza, a ja tak na szybko, wiesz, przez M-kę. GPS brak. Jeszcze raz zaznaczę, GPS brak. GPS brak. I w końcu piszę, wiem, gdzie jechać. Fajne auto, tylko szkoda, że szybki z tyłu nie ma, nie? Że ma szybkę. Aha. No. No bo jak Wiara strzela do ciebie, to mogą cię zgarnąć, nie? No, takiego hedzika. To serwacja jeszcze tylko szybko da mu na ten skoczę. Spoko. Ja już go podwiozę i przyjmuję. Komu tak zbiera mikrofon te wdechy? O, czyli młode. Już jestem. Ale bajera. No jak pokupujesz, to dawaj, bo już tu gotowi wszystko. Tak, kolejny raz cała czwórka wsiada, skipujemy podróż. Ale to ja już przyjmuję. Dobra, już masz. Panie, że jak ja byłem u fryzjera? To ten gościu robił mi makijaż nożyczkami. No widać, specjalne jesteś, że nożyczkami ci robią ten makijaż. No musi być, skoro usta sobie pomalował na czerwono. No. Akurat nożyczkami myślę, że można malować na czerwono. O. Myślę, że też bym umiał tak na czerwono. No. Jedno, auto znowu. No już młodego już ten potrącili. Dlaczego kurwa moje zawsze jest z przodu do chyba? Udaj się do Pornalu. Kto prowadzi? O. Autopilot.
Ja pierdolę, jestem śpiący. A wy od której już ładujecie? GTA czy ogólnie? GTA. Ja około 21. Ja przed 20. Patrzcie, od której strony my podjeżdżamy. Całe miasto musieliśmy objechać. Ja jakoś tak od 19. Ja wcześniej sobie ETS-a pograłem w Hearthstone'a. Nie zniszczę ci autko. Zniszczę ci autko? Nie. No. Ktoś się przyciął. No właśnie, ale widziałem. Ale wszyscy równocześnie wsiedli. Jak u kogo? U mnie chłopaki tam zostali w wodzie z rękami na pontonie. I dlatego czekałem. Ale dzisiaj jakieś mniejsze fale są. Od pogody zależy. No. To tak bardziej latamy niż płyniemy. No bo jeszcze daję na tył. Żeby szybciej płynął później na tym. Bo łódki mają to samo co motory. Jak dasz na tył, to na falach szybciej wchodzi śruba w wodę. Dark Siege. Jeżeli uważasz, że to jest zabawne, no. No, panowie, no nie ma co się dziwić, nie? Ja ogólnie tego nie oglądam. Podkreślam. Gdybyśmy chodzili do podstawówki, to też nas by to bawiło, nie? A że każdy z nas ma tyle, ile ma na karku, to... Tak. Jeszcze chwila i dinozaury byłyby od nas młodsze. Ale powiem ci szczerze, jak grałem w Xboxa, to tam napierdalałem w tego, w GTA z dwoma gościami po 50. Grałeś w Xboxa. No, ja byłem jak chuj, jak właśnie graliśmy z małolatami, jeden na Amery... Nie zabijajcie mnie, a później nie włączył Kinecta i słychać, jak matka się na niego drze. Jezus Maria, to było zajebiste, nie? Abordażu. Idziecie tym bezpośrednim wejściem? A, Lisu już jest tam w drugiej. Boże, ile można mnie go nawalać? To tak jak wczoraj, ja łapię hydra. Ale co to zmieni, że znajdę pracę, kurwa? Nic to nie zmieni, dalej będę kraść. Tu nie ma hydry. Jeszcze coś jest. A biją mnie po plecach. Dobra, widzę typa. Nie, idę do hydry. Załatwiam go. Tak, chyba jeszcze jest u mnie.
No to się nie da. Dobra, załatwiona. Nie wsiadajcie do samolotu, dopóki nie wystartuje. Dobra. Wsiadłem. Ale nie startuje. Nie. Bo... Ja nie będę startował, ja tylko będę stać się tutaj. Nie. Ej, bo był takie coś przez pewien czas, że jak ktoś wsiadł do samolotu i nawet nie wystartował, rakiety go zaczynały atakować. No, wysiądź z samolotu. Już, jestem w powietrzu. Dobra, ja już zaraz. Dobra, pierwsze są te po lewej. Pierwszą trójkę wezmę ja. Dobra, już widzę jak lecą. Już mam jednego. Ja też. Drugiego. Uwaga tam. Dobra, gdzie jest ta dwójka? Raz. Dwa. Robi pantelkę. Raz. Dwa. Nie trafione. Rozciągnę ich trochę. Biorę tego pojedynczego, co jest tam na tyłach. Okej. Dobra, już lecę w tamtą stronę, oni na tę chwilę polecą. Za mną. Jeszcze ostatni. No, tak. Ten już zaraz będzie spadał. A chuja, nie dogoni go tam. Dobra, nawracam. Musisz się nawrócić. Dostaję wtedy, wiesz, max speedę jak. Dobra, strzeliłem. Dobra, zdjęty. Czysto. Danger zone, dawajcie. Może jeszcze zdążę sobie polecieć. To się nie rozumie. Tak, przynajmniej troszkę. Oni tym danger zone to chcieli chyba sparydywać to pchana. No, zdążę. Bardzo możliwe. Dobra, widzę zakład. Widzę pas. Penitencjarny. Jestem w wodzie. Tylko się nie utop. Wiem, płynę sobie po morzu. Tylko uważaj na rekiny, nie? No, rekiny zjadają. Bez sensu jest to, że jak ja na kodu nieśmiertelności, na fabulce ten, na fabulce cię rekin może jeść na nieśmiertelności. Dobra, już się wprowadzam. Dobra, najsik. Pewnie nie smoku będzie miał platynę. Niekoniecznie, szedłem z tyłu i mało zdjąłem. To nie ma znaczenia w sumie, kto ma platynę. Ja już na to nie patrzę. Kiedyś patrzyłem, teraz mnie to dzwoni. Jakby dawało to więcej siana, to jeszcze, nie? Tak, każdy by tutaj jeden przed drugim.
Teraz ostrożnie z tym. No jak co jesteś za... idiotą, zamiast otworzyć im drzwi, no to kurwa coś się dzieje. Co za oprychy. Ja to lubię. Zajmijcie się tą sprawą, o której nic nie wiem. Informacje są na tablicy. Rusz się. Ogólnie ten jest fajny agent. Kel. Jak coś to się nie znamy, nie wiemy, no. Ten, róbcie to, ale... A on mnie tak w fabułce wkurwiał, ten gościu, nie? Siema, McDonald. A to nie jest ten z fabuły. Nie? Nie. Na geniusza... To chłopaki, sekunda. Na geniusza wszystkie napady po kolei z tą samą ekipą na poziomie trudnym. Wszystkie napady i przygotowania po kolei. O, nie dostałem poziomu. On nie był w tym. To był inny. Albo jak kupujesz bunkier. Ja jestem do... Ty jesteś ty, ja jestem ja. I tak nie chciałem tego zrobić. Tylko sobie celowałem. A ja to po prostu ruszałem, bo miałem kamerę z tyłu, a ty ze swojej z przodu. Podkuździłem komuś auto. No mi, a ja tobie zajebałem. Taki handel wymienny. Obie czarne, to jakoś się dogadamy. No. A kto tam? Kto tam szaleje na pociągu? Dobra, pełne kamizelki, Lester. Kontynuuj. Jeszcze swoje wepchnąłem. O ty kamie, masz kurwa na te auto, a masz kurwa chuj, a masz. O, przyszło na telefon. Ja już tylko słyszę piknięcie, nie pojawia mi się na telefonie, ale już wiem, że to ty. Teraz są zadania z Tomikiem? Te zadania? Nie. Nie. Teraz to, na którym wczoraj się wyłożyliśmy. No. Aha. Dlatego ja nie letę. Jedno auto, robimy skip. Akceptujecie? Nie wiem, na pewno nie ja. Mi już tutaj nie dadzą nic prowadzić. Ewentualnie traktor i na pole. A orientujecie się, jak w klubie motocyklowym zrobić sobie barwę na przykład na ciuchach, na tyłu? To tak jak na samochodzie te oznaczenia ekipy? No. To jest gdzieś tam w sklepie, chyba. Aha. Ja to od każdego bierze cztery koła? Od ciebie tylko bierze, bo my ustawiliśmy, że od razu od ciebie. I nawet z napiwkiem wysłamy. Szczerze? 4000 kuźwa dla takiego przedsięwzięcia to jest... Co to jest? No jak jestem ruski milioner. Ale zostaniesz po tym. Jak go minął? No, to już mógł w ogóle go przejechać. W mojej sesji wcale go nie minąłem. O, ty to w ogóle minąłeś. Moment, nie podjeżdżaj. No właśnie, pozwól się tego.
No to jest potencjalne zagrożenie. Na górze jest snajper, ale tutaj... Dobra. Tutaj jeszcze ktoś jest gdzieś w pobliżu. Z tyłu za helikopterem. No właśnie helik jedzie. O. To strzelamy do jego helika. No tak. Dobra, leży. Dobra, siedzi. Ja steruję helikom. Ja tam kurwa z tyłu na działko. Chcę mi pierwszego wejść. To ja będę tutaj z działka. Leć. Daruj sobie na razie strzelanie, bo mu to utrudnia lot przy okazji. Widzę jeden po lewej. Po lewej leci. To napierdzielaj z tego działka. Na dole. Jest poza zasięgiem tego działka. Dobra. Siedzi. O kuźwa, cztery helikoptery. Strasznie się zrobiło. Widzisz coś? Patrzę. Noc jest. Jest prosto na front. Dwa helikoptery z przodu. Tak, widzę. Nie widzę. Widzę jednego. Widzę jednego. Tam gdzieś. Ja zajmę się bokami. Ja się zajmuję tym dalszym. Ja bokami. Dobra, zdjęty. Opa. Dobra. Kurde. Gdzie on? My spadamy? Nie. Ja się palę. Coś się palę tutaj. Spokojnie, to jest na tym pieprzonym działku, tym wybuchowym. Dobra, zdejmuję. Dexi. Dobra, zdjęty. I ostatnie jeszcze. Aha. Ty, bo ja, i u mnie się pali to wszystko. Też się tu pali. Dobra, już przestało. Dobra, jest u dołu. Pilnuj na dole, na dole. Dobra, ja już widzę. A, jest. Tak, no i... wiem, tak się przechodzi tą misję za pierwszym razem. Dobra, to wy sobie lećcie. Ale nikt nie chciał nic mówić. No i ja wiem, co chciałeś powiedzieć. Tylko młody nie zgin, nie? On postaram się. Nie strzelasz już, nie bawi się nie tym. Zginąć, nie masz się starać, nie zginąć. No. Masz nie zginąć. Nie strzelasz w ogóle tym działkiem. Jak ty lecisz, to ja sobie tutaj w telefonie się pobawię. Ej, kto tam zleciał pierwszy? Ja. A ty jeszcze lecisz? No, spadochronie. Idealne lądowanie, normalnie. Wszedł sobie do Abu Dajszy z pistoletem w ręku. Dużo jeszcze wam tam zostało? Nie, wylądowaliśmy. No akurat, jak się zapytałem. Znowu ci opryszki. Opryszczki.
Co? Nie, bo akurat oglądałem Fedora walki. Jak go gościu znokautował dosyć szybko, Fedor swego czasu kurwa był niepokonany, nie? W UFC. Nie wiem, nie znam się. Mnie tu nie ma. O. A KSW oglądasz? Nie. Nie interesuje mnie to. No. Ze sportów to ja lubię na przykład siatkówka kobiet, koszykówka kobiet, lekkoatletyka kobiet. Kobiet, no to ja wiem, to ja też siatkówkę kobiet. W szczególności na plaży uwielbiam. O. Ty chyba lubisz kobiety. No wiesz, wolę kobiety niż... Nie robię, nie? Więc wiesz, no. Nienawidzę piłki nożnej kobiet. Kto się tutaj... Nie, a czemu? Ja piłki no... piłka nożna kobiet jest zajebista. One się... Dzięki mode. Ja się, jak ja na to patrzę, to się wkurwiam. Ja ci powiem szczerze, wolę się bardziej oglądać właśnie piłkę nożną kobiet, bo tam przynajmniej jak jest fał, to lachy nic, chuj dalej i się dalej napierdalają, dalej grają. A ze sportów takich, gdzie faceci grają, lubię hokej. A, to tam też, ale ja amerykański. I ten... No, NHL. Rugby. Rugby lubię, ale z Nowej Zelandii, jak się napierdalają, to są skurwysyny. No wiesz mi, obejrzysz sobie mecz w Nowej Zelandii, na przykład z Anglią, tam z Francją. To jest kurwa wymiotka. Ale hokej? Nie, rugby. Aha. Dobra. Chuje, chuje, najchujowszych chuje. Co? Jeszcze raz. Przechuj chuje nad najchujowszych chuje. Najchuj, chuje. No i chuj. No i chuj. No i chuj. To jest jakiś Rusek, co tak gada przez no, dwie minuty coś tam po rusku właśnie. Na chuj, haj, na chuja, na chuj, chuj, haj. I tak, ale po rusku i tak cały czas o czymś innym, tylko cały czas o chuju, nie? Coś z chujem. Ja tu dojadę samochodem. Nie, tu można chyba pominąć. To tutaj pominamy. Ja naszykuję no, samochód. To, że mi chodzi, wy się bawcie w środku, a ja sobie podjadę po prostu. Okej. Okay. Ale panowie, jedziemy boim. Od razu zobaczycie, o co mi chodzi. Ja wiem, pewnie motor wziął, nie? Dawaj, akceptuj. Albo moim. Tak, zaraz każdy swoim pójdzie. Mój sobie pierwszy. No ładne, ładne, naprawdę fajnie wygląda to autko. No to podświetlenie. To jest z BNS-a? Tak, od Bennego. Jedziesz ty czy co? No przecież idziemy teraz. Ale czekajcie, każdy musi wcisnąć E? Czy jedno? Nie, trójka. Jedna osoba. Trójka. Nie, bo ja nie wciskałem. Ja też nie. Ja wcisnąłem. A ja nie. A ja nie. O, podniesione zawieszenie. Akurat na jazdę w terenie. Młode w gorące, jak zwykle w wodzie kąpane. O ty. Dobra, to kto idzie ze mną? Ja idę. Właśnie kupiłem tłumiki. Specjalnie na tą misję sobie kupiłem tłumiki. Nie, tłumiki się przydają na dwóch misjach. Szkoda, że się tego nie można pominąć. No bo 4 kilosy. Gdzie tu jedziesz? Nie wiem, może Smoku jakieś skróty wymyśli. Ja idę do toalety, wy tam jedźcie.
No, tylko żeby cię nie wyrzuciło. Nie wiem, ja nie kieruję teraz. Autopilot. Raczej serwis pilot. Muszę chyba zmienić ten nick, bo zauważyłem, że angielskojęzyczny część bardzo ma trudności z wypowiedzeniem Sorwas. Tak? A co powiesz o smoku? Smog. Najczęściej wypada jak smog. Aha, pojedźmy przez przez pola, będzie bezpieczniej. Będzie szybciej. Na właściwym torze. Jestem jak coś. Coś. Co? Nie ja kieruję. Jak się tłumaczy? No. No dobra. Ja też nie, bo jakby nie wiadomo kto to to by było najlepiej teraz na mnie zwalić. Ja kieruję. Zdalnie. Myślą. Tak jak ten gościu. Pan myśli, że ja, że pan dzwoni? A myślę, że odbieram. Tak, odbieram. Kurwa, tak gościa zgasił. Gościu nie wiedział, co ma powiedzieć, nie? Albo ten... gościu, co do tele... do tej telefonii ten stacjonarnej. Jak to było? Tele 4, nie? Co to było? Bo była telekomunikacja. Dialog. No, co dzwoni? Ty chuju jeden, to ty mi zablokowałeś na 4 miesiące telefon? I tam się drze. No przecież myślałem, że ze śmiechu padnę, nie? Posłuchaj, ja miałem to bezpośrednio, bo ja robiłem w... Może nie podam nazwy, ale w jednej z większych korporacji, które prowadzą telewizję, internet, telefon. No, no, no. Wychodzimy? Nie. Nie, ty zostajesz. Please. Nie, zostaj młody. Ale nie zlamię. Możesz iść. Będę jak aniołek. Mhm. Że oczywiście będę zabijał, ale po cichu. No i co z tym, jak robiłeś to, co miałeś to na szkoleniu? Ja miałem to bezpośrednio, bo robiłem w punkcie. O, w punkcie to ja w tym, w cyfrowym Polsacie robiłem. Jezu, jaka ta wiara przychodziła. Ja mogłem założyć lżejsze rzeczy. Ja robiłem w UPC-u. Hmm. Gdzie ty się pchasz? Kurwa, nie trafiłem gościa. Dobra, lecimy. Gdzie ty biegniesz? Ty, gdzie ty biegniesz? Zaraz mu się wpierdzielisz w widok. A trzeci nie idzie? No i już żeś się wpierdzielił w widok. No. Wiesz o tym? No. Wiesz o tym? Dobra, zostajesz w aucie. Kto z... No ty, ale alarmujesz. Ja? No nie widziałeś, że zaalarmowałeś naukę. Jak? No jak? No przecież oni cię widzą. Masz niebieskie strzałki. To jest taki stożki. Stożki. Nie, to jest raczej trójkąt. Jeden chuj. Próbowałem jeszcze to ratować, ale już strzelił po prostu i zaalarmował innych. Siedź w samochodzie. Tak jak ja. Nie umiem tu, umiem tylko zdjąć tutaj trzech strażników, a pozostałych... No, czterech. Tego tam z tyłu, co zostaje jeden? Tu dwóch, później tych z tyłu, nie? Dwóch, co tam są, nie?
bo tam wchodzisz na drabinkę i go ściąga. Dwóch się już nakryło. Ja pamiętam w cyfrowym Polsacie, jak Wiara przychodzi o goście, jak pisał pismo. Wy złodzieje, wy chuje jedne. Posłuchaj, to znajomy, akurat byłem na zmianie, dostał reklamację. Zgadnij na ile stron. Nie wiem. 52. O kurwa. Co oni mu książkę napisali, czy co kurwa? Praktycznie tekście wszystkie te dane, nie? Na początku rezygnacja, a dane gdzieś w tekście. Nie, to była reklamacja, reklamacji, z reklamacji, reklamacji. Aha, no to jeszcze lepiej. No widzę, że jedzie. Ja ci powiem szczerze, że ja zawsze powtarzam, panie, przecież ja tego nie sprzedaję, pan. Ja tego nie świadczę dla pana usług. Ja tu tylko jestem, sprzedaję, ewentualnie panu proponuję. A pan się na mnie dzieje, jakbym nie wiadomo co zrobił. Z gościu tak tłumik. Samo gdzieś spod Warszawy jechał do mnie do punktu, bo on tu kiedyś przejeżdżając kupił. I mu w Warszawie powiedzieli, że musi się zgłosić tam, gdzie kupi. Ja mówię, panie, no bzdury panu mówią. I tak nic u mnie nie załatwi nic. Młody, wsiadaj. Ja biorę tego stojącego. Raz, dwa, trzy. Młody. Już. Biorę naukowca po lewej. Chodź tutaj. 15 sekund. No. Biorę z naukowca po lewej. Raz, dwa, trzy. To będzie satera kurwa bieg. Jak nie umiesz słuchać. To i tak mnie nie zauważył. Nie, ale kurwa fajnie by było, jakbyś z nami robił misję, a nie samotnie. Opa, wręcz przeżycie. Co? Ja robię misję. Nie, oni się ruszą jak będą chcieli. Ja bym tego klepnął. Dobra, próbuj. Okej, ja biorę tego z tyłu. Dobra. Nie szarżuj tam. Poczekaj, może... Czekasz tutaj, czy idziesz za mną? Ja idę. Teraz powolutku. Okej. Czekaj, z góry ich weźmiemy. Ja mam doktorka już. Dobra, no to raz, dwa, trzy. Możesz jechać tam. Już jestem przy terminalu. Co za małpy jakieś? Od tego Chińczyka. Od tego goryla. Dobra. Wjeżdżaj. I teraz nawet kurwa drzwi urwali. Drzwi urwali od internetu. No. To taka teraz będą Messi jechały. A taka fajna była w środku klimatyzacja, ale nie musieli popsuć. Jak w autobusie miejskim. No.
Panie, na paczkach siedzą. No, ale fajnie to tak wygląda, że widzisz, co jest z przodu, nie? Czysto. Mało gier jest takich dopracowane. A młody taki biedny na jakiejś skrzyni siedzi. Jeszcze bez drzwi. No. Ja w piątek będę wiedział, jak będę miał zmianę, to wtedy będziemy się dogadywać, jak już. No ja mam przyszły tydzień po spopek, idę na ranki, później mam nocki i po południu. Postarałbyś się w niedzielę, bo kurde, ja mam w niedzielę czas, a później... To no ja będę się starać, wiesz, to wszystko wyjdzie w praniu, jak wyjdzie z piątkiem. Może być nawet 22 mi to też... No, akurat... Nie wiem, jak będzie ze zmianami. Ja będę dopiero w piątek, sobotę wiedział. Namierzająco. No. Czyli nie wykazał się żadną umiejętnością. A dodatkowo zapłacił za moje auto. A mnie nic nie odjęło. No, odjęło. No przez takie zachowanie Dixie po prostu powodujesz to, że ludzie mogą cię nie za bardzo lubić i będziesz miał problem z graniem. A na misję możesz się czasami nie wbić, jak nie będziesz słuchał. Jak nie. Chcesz tak pograć, to zawsze wejdź sobie z godzinę, z dwie wcześniej do gry, postrzelaj se do ludzi, nie wiem. Poprzejeżdżaj ich. O, możesz próbować. A jak ci wyjdzie, to sam zobaczysz. Bo ktoś się wkurwi i będziesz ginął, jak się tylko pojawisz. No. Dobra, to teraz będę was zabijał tylko jak będzie deathmatch. A tak to nic. Macie słowo Boga. Jak będę wiedział, jak będę miał zmiany, to wam napiszę tutaj na Discordzie. No dobra. Dobra, jak żeśmy to wczoraj robili? Ja idę na ziemię. Ja też. Pilot. Nie muszę tam wymienić na ziemię. Ekipa naziemna, proszę bardzo. Dobra, wracam do standardowego pojazdu, lepiej. Moment. A tutaj tak będę zakładał ten. Przecież maskę. Z goglami. A gdzie ja tam biegnę? No właśnie nie wiem. No właśnie też tam raczej biegnę. Znowu swoje auto jest pierwsze lisu. No wiem. Gdzie ty biegniesz? Młody. Do auta. No. Ja wiem, że chcesz się pochwalić zabawkami, jakie sobie teraz kupiłeś, ale to wiesz, przy innej sesji. Jak będziesz pomagał, nie wiem, doręczyć kokainę, czy pomagał mi w doręczeniu do bunkru, to może sobie jeździć, czym tam chcesz. Ważne, żebyś kurwa doręczył nowe. No i teraz jedna osoba była za pominięciem. Nie, dwie. Dwie, bo pominięcie jest pod A jak klakson. No tam dwie były.
Ale i tak wam zabrało po 4000, bo... Głosowanie za. No co jeśli my tam wjeżdżamy? No okej, zrozumiem jeszcze wjazd od tej strony. Przy twoim położeniu chałupy. Ja znowu w gorącej wodzie kąpany. Uważaj, bo ty możesz zwalić, zabijając kogokolwiek. Ale piękny zachód słońca. Albo wschód. Zachód. My lecimy na wschód. Bo tam musi być cywilizacja. No. No to panowie, do zobaczenia. Nara. 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 Ostrożnie tam przy lądowaniu. I... No teraz... Teraz to ładnie wygląda dopiero. Ciemno wszystko wszędzie. Gdzie jest moja broń? Masz jednego gościa. Gdzieś przed nami. A jest dobra. Teraz Buzardzik powinien być pierwszy. Dobra, pod... To ja zaraz będę musiał przeładować sobie kamizelkę. Dobra. Leci. No kurwa, działa jak cię... Delikatnie proszę nacisnąć guzik młotkiem. Pierwsza rakieta przyjęta. Dobra, ja zmieniam kamizelę. Jeszcze cztery. Co, oberwali się rakietą? Tak. Nie, na szczęście nie. No jak nie, no przecież ja wiem. A to nie no wal, halo, oni też nam robią szkody. Gdzie z przodu oni przy aucie, czarne auto z przodu. No już jestem. No, raz, dwa, trzy. A, raz, dwa, trzy. No. Kuźwa, ale ta poradnia Windowsa mi się podoba. Fasada. I tutaj praktycznie biegniesz na wprost na te barierki. No. Nie mogę. Dobra, jeszcze jest. Mam założone. No to
tam jeep. O. Wiecie, jaka jest jeszcze lepsza opcja? Możecie od razu wylądować na plaży. Jak nas zrzucicie. Część helikopterów potrafi się rozbić o góry. Wiem, bo to przetestowałem. Kurde. Uniknąłem rakiety. Dobra. Druga rakieta. Dwie rakiety przyjęte, jeszcze trzy. Jedna trzecia za nami. Nie bawcie się już, nie siedźcie nad tym laboratorium. No musimy, bo tu buzardy latają. Ale to możecie się możecie się wycofać nad plażę i tam nad wodą. Pójść w górę i z góry to wszystko. Dwie trzecie, ostatni już, ostatnia prosta. I mam wyjście. Jeszcze jeden helikopter i lot. Widzę. Gdzie to jest? Chodź im to auto zajmiemy. Dobra. A dobra. Dobra, jeden z jednej strony, drugi z drugiej, pod skałami. A wy już tak szybko tutaj? Co, kurwa, piknik mieliśmy zrobić? No. No tam nawet dalej chyba ognisko jest, czy co to tam? Nie wiem jak ty, Dixie, ale ja przeżywałem kurwa wieczność w tym powietrzu. Jeszcze mało na wprost. Będzie. Faktycznie. Ja nie... Pionowo do góry dać. Nie widzę. Znaczy nie mogę. Dlatego mówiłem, pionowo do góry. Kurde. O, rakieta, słyszałem. Tak, nawalam. Jest. Dobra, na wprost znowu. Dobra, widzę. Jest za daleko. Dobra, już próbuję. Da, jest, siedzi. Teraz... Patrzę lewą stronę. Tego dalszego, tak, tego na wprost, tak jak tam będziesz leci. Najwyżej się przerzucimy. Tego w prawo czy w lewo? Tego wprost, to jest na wprost. Ja sprawdzam cały czas. Leć do góry. Dobra. Ty nie ktoś lewej prawie na daleko. Nie ktoś tego kurde, na nie, ja cały czas nie mam żadnego, nie mam konta na żaden, o. Tych rakiet to było w pizdzie, ja nie wiem. Ile przeleciałem? Trzy rakiety. A z... trzy uniknąłem. Ja już myślałem, że jest po nas. Jeszcze dwie rakietki chyba zostały. Wczoraj była jedna. No. Ale dzisiaj mieliśmy też szybsze przejście. Dzisiaj bardzo szybko przebiegliśmy to laboratorium. No bo ja musiałem sobie, wiesz, przypomnieć to, jak tam się szło i wiesz. Nie, ale ta zmiana, ja się zatrzymałem założyć kamizelki, ty się zatrzymałeś. Ale cały czas było, że tak powiem, rush B. Czyżby Goryl żyje? Tego chciałem uniknąć, ale... Goryl chyba żyje. Nie, Goryl nie żyje.
Nie, bo ten gorel to był Michael Jackson, teraz jest biały. But, and I'm serious now, as stupid as you are not going to talk about what happened here. Because your usefulness to us, well, it just ran out. And for God's sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence. No młody, sięgnij ten granat, no kurwa, co tak patrzysz? Przecież nie wybuchnie, jak go nie jebniesz. No, to można powiedzieć, że mamy połowę za sobą. Ja bym nawet powiedział jedną trzecią, bo kurde, seria A jest najgorsza dla mnie. No, a pogamy jeszcze z jedno przygotowanie albo dwa tego seria? Nie, ja już się dzisiaj muszę zapijać. Rano trzeba wstać. Serwas, weź za sobą komputer po prostu. No jak kurwa. Będziesz miał wolne ciasto. Powiem ci, że kurwa no w hotelu będę, ale nie wiem co tam jest za hotel. A, bo ty w trasę jedziesz jutro, grubszą. Gdzie jedziesz? A, nie taką grubszą, do Warszawy, na delegację. O kurw. Mówiłem chłopakom, Trump przyjeżdża, wiozę VIP-ów na spotkanie. Dobra. Czyli na dzisiaj tyle. No. Ja się jeszcze... Postarajcie się być w niedzielę, dobra? Ja na Discord nie wiem, może jakoś tam na komórce znajdę sposób, żeby wam coś napisać. No ja mam tę aplikację, to więc tam. A, no to Lisu, jak coś, to napisz, czy będziesz no. W niedzielę wieczorem. Ja bym proponował... Napiszę od razu ten, w sobotę, nie? No, w sobotę. Ja mam, nie wiem, gdzieś... 18 w niedzielę, 20, tak, no w tych godzinach. No. Daj mi znać jak coś. No, no napiszę na Discordzie na pewno, nie? Nie, losowo bunkier. Znowu zmień sesję. No. Bo chcę zobaczyć co tam... Mizy. Nie, tutaj jak byliśmy w prywatnej to nie robiło się nic. Ale mi się badania zrobiły przed tym, przed rozpoczęciem całości. Chcę zobaczyć. Dobra. Nową sesję. Tak. Streama zamykam. Na razie. Opatki tym, co oglądali. No to na razie. No, na razie.